Niektóre starsze gry, mimo upływu lat, wciąż cieszą się powodzeniem. Dostają remastery, remake'i i porty na Switcha, a czasem nawet kontynuacje po latach. Inne zgromadziły wokół siebie potężną bazę fanek i fanów. Przez to zdaje się, że nigdy nie umrą. Chcesz porozmawiać o Wiedźminie trzecim? Wyjdź na ulicę, znajdziesz kogoś w minutę. Marzy ci się dyskusja na temat którejkolwiek z części Call of Duty? Proszę bardzo, członkowie grup i serwerów na Discordzie czekają chętni, by wymieniać się doświadczeniami. Chcesz ponarzekać na to, jaki Gothic jest drewniany? Jesteś w Polsce. Na gracza Gothica trafisz prędzej niż na wolne miejsce parkingowe w centrum miasta. A co jeśli masz ochotę pogadać o grze o tron? Ale nie serialu, tylko grze studia Cyanide, tej z 2012 roku. Dziś przedstawiam Ci 5 gier, o których mało kto pamięta, a szkoda, bo to tytuły warte uwagi. Czy może to mieć związek z tym, że najnowsza z wybranych gier miała premierę 12 lat temu? Odpowiedź brzmi: nie wiem, choć się domyślam. Cześć, mam na imię Sylwester, a to jest Bunkier Gier. Jeden. Divinity 2 Ego Draconis. Zanim studio Larian wypłynęło na szerokie wody serią Divinity Original Sin, a później na jeszcze szersze przygotowując trzecią część Baldur's Gate, mieli już za sobą premiery kilku całkiem udanych tytułów. Zaczęli nietypowo, bo od strategii czasu rzeczywistego, The LED Wars. Następnie wybrali jednak ścieżkę, którą w pewnym sensie podążają do dziś. Belgowie stworzyli najpierw diablopodobne Divine Divinity, a później jego kontynuację, Beyond Divinity. Jako trzecie z kolei wyszło Divinity 2 z podtytułem Ego Draconis. I to od tej gry dzisiaj zacznę. Divinity 2 Ego Draconis, które obecnie znajdziecie w sklepach z podtytułem Developer's Cut, to pierwsze wejście Larian Studios w grafikę 3D i jej gatunek Action RPG. Wejście zresztą udane, bo to kawał przyjemnej rozgrywki. Zaczynamy grę jako członek Zakonu Pogromców Smoków, by już wkrótce, i to żaden spoiler, bo spoiler jest w tytule, stać się jednym ze smoczych rycerzy i stanąć po przeciwnej stronie konfliktu. Mniej więcej w tym samym momencie dowiemy się, że światu zagraża niebezpieczeństwo pod postacią Damiana. To imię zawsze wybijało mnie z klimatu. Główny zły mógł się nazywać Zargofrax, albo nie wiem, Siewca Zniszczenia, a zamiast tego nazywa się Damian. Serdecznie pozdrawiam wszystkich Damianów, to jest naprawdę spoko imię, tylko średnio pasuje do wielkiego złola trzęsącego posadami świata. Nie będę za bardzo zagłębiał się w lore. Powiem tylko, że jest ono całkiem nieźle wymyślone, choć przez liczne prequele, do których należy zresztą Original Sin, nieco zabałaganione. Rzecz dzieje się w Rivellonie, czyli świecie, w którym Larian umieścił większość swoich gier. Znajdziecie tu więc sporo nawiązań i mrugnięć okiem, jak choćby postać maga Zandalora przewijająca się przez niemal wszystkie odsłony. Dodam też, że wydarzenia z Divinity 2 na osi czasu Rivellonu znajdują się najdalej. Nie tylko po Divine i Beyond Divinity, ale także po obu częściach Grzechu Pierworodnego. Gdybym miał porównać Divinity 2 do innej gry, powiedziałbym, że to trochę Gothic, trochę Two Worlds, a trochę Kingdom of Amalur. Mamy widok z trzeciej osoby i całkiem niezły humor, choć dubbing jest niestety tylko angielski. Mamy zręcznościową walkę opartą na wykorzystywaniu aktywnych skilli oraz elastyczne możliwości rozwijania się jednocześnie w kierunku maga, wojownika czy łucznika. Mamy rozbudowany wątek główny i masę zadań pobocznych. Te wszystkie elementy znajdziecie jednak w wielu innych grach, więc opowiem Wam o rzeczach, które naprawdę wyróżniają Divinity 2 na tle pozostałych. Po pierwsze, Ego Draconis. Kilka godzin po rozpoczęciu rozgrywki zdobędziemy kamień przemiany, umożliwiający przeobrażenie się w smoka. W skórze wielkiego gada będziemy ziali ogniem, ale też przywoływali mniejszych pobratymców do pomocy, czy zamieniali wrogów w biedronki. Przede wszystkim jednak będziemy mogli latać i niszczyć fortyfikacje Damiana, których ten nastawiał więcej niż jest palet między regałami w Pietronce. Forma smoka to spore urozmaicenie rozgrywki, za co należą się brawa, ale jest i łyżka dziegciu. Rivellon nie uniknął klątwy niewidzialnych ścian i czasem nasz smok po prostu zawiśnie w powietrzu uparcie machając skrzydłami, ale nie poruszając się ani ocal w żądanym kierunku. Ot, koniec mapy i tyle. Dotarłeś do miejsca, w którym Damian mówi dobranoc.
Etapy, w których musimy wcielić się w skórę smoka, bywają też powtarzalne, ale do tego wrócę później. Po drugie, czytanie myśli. Jeszcze w trakcie szkolenia na pogromce smoków, czyli tutorialu, otrzymamy możliwość gmerania w myślach NPC-ów. Co ciekawe, walutą za każdorazowy odczyt są punkty doświadczenia. Przeczytanie myśli wieśniaka ze Złamanej Doliny może kosztować 30 czy 50 punktów doświadczenia, no ale już zagłębienie się w umysł czarnoksiężnika może być warte i 5000. Mechanika ta jest nie tylko pustym dodatkiem. Dzięki czytaniu w myślach dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, a to hasła do obozu bandytów, a to lokalizacji klucza do zamkniętej skrzyni, czy innego szczegółu, który na przykład uruchomi całą misję poboczną. Oczywiście często trafimy też na ślepy zaułek. Tutaj wiejski głupek myśli o kwiatkach, co oczywiście nic nam nie da, a gdzie indziej kobieta wspomina zmarłego przed laty męża. Ma to sens, bo czytać myśli możemy u niemal każdego NPC-a w grze. To oczywiste więc, że nie wszyscy mają jakieś cenne dla naszego bohatera lub bohaterki sekrety. Uwielbiam ten pomysł i wszystkim, którzy będą chcieli wypróbować Divinity 2, polecam szybko zainwestować kilka punktów w rozwój tej umiejętności. Po trzecie, humor i lekki klimat. Lariani mają już pewną reputację studia, które tworzy gry z przymrużeniem oka. W Divinity 2 znajdzie się sporo miejsca na humor, zabawne anegdoty czy nietypowe rozwiązania zadań. Rivellon nigdy nie był do końca poważnym światem. Owszem, dzieją się tam wielkie rzeczy, ale jak w życiu czasem balon wielkiego zagrożenia pęka, a mieszkańcy lubią rzucić zabawną uwagę czy dwie. W tym kontekście Divinity bardzo przypomina mi Gothica i zastanawiam się, co by było, gdyby gra dostała polski dubbing. Nie ma jednak róży bez kolców. Divinity 2 ma wady, a największą z nich jest powtarzalność, która wkrada się w drugiej połowie rozgrywki. Będzie mnóstwo niszczenia wież, gniazd, baz i obozowisk goblinów oraz przebijanie się przez hordy wrogów. Przeszkadzać może też zdobywany w grze ekwipunek. Jest go całe mnóstwo, a ciągłe porównywanie statystyk może być w końcu męczące. No i są jeszcze nazwy. Bolesny, kunsztowny, lekki tasak rzezi, lekki drewniany puklerz najemnika magicznego potępienia, demotywujący, magiczny, lekki, krótki łuk kapłana maga litości. No i jest jeszcze jeden minus. Niestety dotyczy on zakończenia rozgrywki i rozwiązania kwestii Damiana, głównego złoczyńcy, o którym wspomina chyba każda gra w serii. Więc nie chcę rzucać tak potężnym spoilerem, bo po cichu liczę, że sprawdzicie Divinity 2 po obejrzeniu tego odcinka. Jeżeli jednak zżera Was ciekawość i nie przeszkadza Wam zniszczenie sobie zakończenia, sprawdźcie w internecie, a sądzę, że przyznacie mi rację. Mimo tych bolączek, Divinity 2 polecam. To wcale nie wybitna, ale dobra gra, która gdzieś po drodze skryła się w cieniu. I o ile cieszę się, że Larian Studios poszli w kierunku staroszkolnych RPGów, to gdzieś tam tli się nadzieja na kolejnego RPGa akcji z ich stajni. Może coś, co pociągnie historię Rivellonu dalej, zamiast kolejnego prequela. Dwa. Drakensang. Czas na kolejną grę RPG, ale tym razem bardziej klasyczną. Z czteroosobową drużyną, skomplikowanym, ale i pomysłowym rozwojem postaci, epicką kampanią i całkiem przyjemną dla oka baśniową grafiką. O tej ostatniej wspominam dlatego, że od premiery gry minęło 16 lat, a ona wciąż trzyma się naprawdę dobrze. Drakensang oparte jest na papierowym systemie The Dark Eye, czy też Das Schwarze Auge, bo powstał on w Niemczech. Jeśli w USA gry fabularne kojarzą się z Dungeons & Dragons, a w Polsce z Warhammerem, to w Niemczech właśnie Czarne Oko pełni tę rolę. Rozpoczynamy z podstawowym ekwipunkiem i listem od starego przyjaciela w torbie. Zmierzamy do Ferdok, miasta, w którym rezyduje Ardo, czyli autor listu. Droga do Ferdok jest jednak zablokowana, co daje wspaniałą okazję do wprowadzenia gracza w niuanse mechaniki gry i świata – Aventurii. Wioska Avestru to raptem kilka domów, zagród, mała kapliczka Perejna i tawerna. Ach, byłbym zapomniał. Jest jeszcze obozowisko podróżnych, którzy nie zostali przepuszczeni przez most w kierunku miasta. I my do nich dołączymy, by szybko przekonać się, że potrzebna nam rekomendacja dwóch ważnych osób, by ruszyć dalej. Prolog przygody, choć sztampowy i sztucznie zablokowany, jest całkiem przyjemny i wiele mówi o tonie, w jakim toczyć się będzie cała rozgrywka. Drakensang wyróżnia lekki klimat. Znalazło się miejsce na humor, mamy kilkoro dających się lubić przyjaciół, a wszystkiemu towarzyszy przyjemny, choć nieszczególnie zapadający w pamięć soundtrack. Wyjątkiem jest motyw Sverdok, na którego nuceniu niejednokrotnie się łapałem.
grając w Dragonzang, czuję się trochę jakbym grał w bardziej baśń niż nowoczesne, ociekające krwią, pełne wyborów moralnych i poważne do granic możliwości fantazy. Ma to swoje minusy, bo czasem trudno wczuć się w klimat. Na przykład, gdy strażnik miejski po przekroczeniu bram informuje o serii brutalnych morderstw, a w tle przygrywają wesoło piszczałki. Mimo to doceniam, że Drakensang świadomie podąża drogą opowiadania przyjemnej historii w duchu heroicznego fantazy, w którym świat jest dobry, a zło wyraźnie zarysowane. Wystarczy pokonać zło, by świat wrócił na właściwe tory, a od tego jesteśmy my, czyli jedyni w swoim rodzaju bohaterowie. Tak naprawdę ubolewam jedynie nad częściowym udźwiękowieniem kwestii dialogowych. O ile taki zabieg nie przeszkadza w starych RPGach ukazanych w rzucie izometrycznym, tutaj śmiesznie wygląda, gdy NPC wypowiada pierwszą kwestię, a następnie giba się, gestykuluje i rusza ustami w ciszy, podczas gdy my przeklikujemy się przez kolejne linie dialogowe. Na koniec powiem wam jeszcze, że Drakensang doczekał się kontynuacji The River of Time, a także sporego dodatku pod tytułem Filiazon's Secret. Jeżeli więc zainteresowałem was na tyle, byście chcieli wyruszyć do awantury, czeka na was łącznie ładnych kilkadziesiąt godzin grania. Dodam też, że na promocjach seria kosztuje śmieszne pieniądze. Pierwsza część regularnie dostępna jest w cenie około 8 zł, za drugą trzeba zapłacić zwykle nieco więcej. Swojej fizycznej wersji Drakensang Dragon Edition nie oddam nikomu. Wspomnę jeszcze o Drakensang Online. Myślę, że jednym z wielu powodów, dla których Drakensang nie doczekał się trzeciej części czy jeszcze innych w serii, jest właśnie to, że twórcy postanowili stworzyć Drakensang Online. Początkowo przeglądarkową, teraz dostępną także na Steamie, bezpłatną grę MMO. Wydaje się, że sukces, jaki odniosła, sprawił, że powrót do singlowego RPGa niekoniecznie jest na rękę studiu. 3. Gra o tron. Na początku były książki George'a R.R. Martina, a później rozwiązał się worek z produktami. Kilka gier planszowych, gry wideo, wreszcie do pewnego momentu osławiony, a pod koniec niesławny serial HBO, kolejne gry wideo, a później mobilny badziew i udany ponoć spin-off serialu. Jeszcze go nie widziałem, choć mam to w planach. Świat Westeros doczekał się wielu popkulturowych odsłon i interpretacji. Wśród nich wciąż brakuje potężnej gry RPG z otwartym światem, której moglibyśmy wcielić się w członka jednego z rodów i mozolnie piąć się po szczeblach władzy w kierunku Żelaznego Tronu albo drużynowego RPGa podobnego do Baldur's Gate. W świecie Pieśni Lodu i Ognia drzemie ogromny potencjał, który na poletku gier wideo pozostaje w dużej mierze niewykorzystany. Sytuacji zdecydowanie nie zmieniła gra pod wiele mówiącym tytułem Gra o Tron, stworzona przez studio Cyanide i wydana w 2012 roku. Muszę zacząć od bardzo ważnej rzeczy. Otóż Gra o Tron to tytuł słaby w niemal każdym aspekcie, poza fabułą i postaciami. Mimo to uważam, że jest to gra warta uwagi, właśnie ze względu na dwa wymienione elementy. W toku gry wcielamy się w dwie role. Morsa Westforda, werbownika Nocnej Straży, oraz Alestera Sarwyka, powracającego po latach do rodzinnych stron kapłana Ralora. Losy tych mężczyzn będą się z początku delikatnie przeplatać, by z czasem doprowadzić do połączenia wątków i wspólnej podróży. Obaj bohaterowie są interesujący i każdy z nich ma swoją angażującą historię, która sprawiła, że znaleźli się tam, gdzie spotykamy ich na początku rozgrywki. Stopniowe odkrywanie ich przeszłości oraz branie czynnego udziału w odtwarzaniu przyszłości, nie będziemy bowiem za dużo kreować, tylko raczej podążać wyznaczoną przez deweloperów ścieżką, jest najsilniejszym punktem tej gry o tron. Scenarzystom należy się medal, bo przygotowali historię bardzo pasującą do tego, co znamy z kart książki. Zresztą w produkcji gry brał udział George R.R. Martin, co pewnie miało jakieś znaczenie. Z początku kręciłem nosem na to, że nie gramy Lannisterami, Starkami czy chociażby Arynami, tylko przedstawicielami pomniejszych, mniej znaczących rodów. Ale ma to swoje uzasadnienie i momentami sprytnie zazębia się z wydarzeniami znanymi z pierwowzoru. Chcę, żeby to wybrzmiało, więc powtórzę. Gra o tron ma rewelacyjną fabułę, a główni bohaterowie są postaciami z krwi i kości. Mają swoje motywacje, przeszłość i nie są jedynie kukłami do zadawania i przyjmowania obrażeń. A teraz nadszedł czas pogardy, czyli powiem wam, co z grą o tron jest nie tak, a jest tego naprawdę sporo. Po pierwsze, grę o tron przedstawiano jako RPG akcji, jednak elementy RPG są w niej beznadziejne, a elementy akcji wołają o pomstę do nieba. Rozwój postaci po prostu jest, a jedyne co się w nim wyróżnia, to system atutów i słabości. Żeby wziąć atut, który daje nam jakiś bonus, musimy również zdecydować się na słabość o podobnej wadze.
W większości dialogów po prostu słuchamy, co mają nam do powiedzenia bohaterowie niezależni, sami nie podejmując żadnych znaczących decyzji. Istnieje kilka chlubnych wyjątków, ale w toku całej gry jest ich niewiele. Zakończenia, są cztery, zależą od dwóch decyzji, z których obie podejmujemy pod sam koniec rozgrywki. A teraz akcja, czyli system walki. Nie znajduję innego słowa na określenie mechaniki walki w grze o tron niż koszmar. Mamy nieco aktywnych umiejętności, które możemy wywoływać w trakcie walki. Przytrzymujemy w tym celu spację, by spowolnić czas i wybrać zaklęcie czy skilla. Następnie puszczamy spację i gapimy się, jak nasz bohater giba się przez chwilę, czekając na swoją kolej, a następnie wyprowadza cios. Znowu wciskamy spację, wybieramy skilla, puszczamy spację i się gapimy. I tak w kółko. Dodam do tego, że walczymy niemal na każdym kroku. Jedynym ratunkiem jest ustawienie niskiego poziomu trudności i zgoda na cierpienie, które wywołuje ta walka. Minusów jest więcej. Świat jest korytarzowy i w gruncie rzeczy pusty. NPC klonują się prawie tak często jak w pierwszym Wiedźminie. Grafika jest kwadratowa, a tekstury paskudne. Choć przyznam, że twarze głównych bohaterów, a czasem otoczenie, mogą się podobać. A przynajmniej mogły w 2012 roku. Kamera robi fikołki, przez to zwyczajnie koszmarna walka w pomieszczeniach staje się mordęgą. Myślę, że wystarczy. Jeżeli miałbym podsumować mój wywód jednym zdaniem, powiedziałbym, że gra o tron od studia Cyanide to słaba gra, opowiadająca doskonałą historię. Polecam i nie polecam jednocześnie. Być może złotym środkiem byłoby obejrzenie gameplayu na YouTubie. Żałuję, że scenarzyści nie trafili na lepszych deweloperów, bo mógł to być ponadczasowy hit. 4. Mark of the Ninja. Gdybym miał porównać następną grę w zestawieniu do jakiejkolwiek innej, powiedziałbym, że najbliżej jej chyba do Dishonored w wersji 2D. Mark of the Ninja mogłaby być wrzucona do worka ze skradankami, ale sporo zależy od stylu, jaki sami obierzemy podczas rozgrywki. Fabularnie nie ma szału, ale też nie o to chodzi. Od historia o zemście, jak ich wiele. Wcielamy się w rolę wojownika ninja, który zostaje wysłany w ślad za osobą odpowiedzialną za atak na świątynię jego klanu. Po drodze załatwiamy jej popleczników, by dorwać wreszcie głównego złola. Jest też jeden czy dwa zwroty akcji, ale trzeba się naprawdę postarać, żeby nie domyśleć się wcześniej, o co chodzi. Sama rozgrywka za to. Palce lizać. Nasz bohater nie ma imienia, ale ma całą gamę zabawek, z pomocą których będzie mógł zabijać lub wpuszczać w maliny przeciwników stojących mu na drodze. W miarę postępów w fabule zdobywamy nowe stroje, które mocno wpływają na styl rozgrywki, a także umiejętności i ekwipunek. Ten ostatni podzielony jest na dwie kategorie – przedmioty ofensywne i rozpraszacze. W pierwszej grupie znajdziemy zatrute strzałki czy kolczatki, w drugiej bomby dymne, flary i kartonowe pudełko, w którym możemy się schować. Przechodząc kolejne etapy, będziemy zmagali się ze strażnikami, czujnikami laserowymi, psami strażniczymi, czujkami ruchu, snajperami, zamkniętymi drzwiami, działkami, a wreszcie światłem i hałasem. Te dwa ostatnie elementy są szczególnie ważne, bo zauważeni lub usłyszani mamy naprawdę niewielkie szanse na wyjście cało z sytuacji. Nasz ninja nie jest specjalnie odporny na kule, a natknięcie się na trzech wrogów praktycznie przesądza sprawę. Gdy jednak uda nam się odciągnąć przeciwnika na stronę, wówczas możemy odkryć cały wachlarz talentów naszego protagonisty. W Mark of the Ninja zabijanie jest sztuką. Tniemy z powietrza, atakujemy bezpośrednio z ukrytej w podłodze kratki wentylacyjnej, wieszamy przeciwników na hakach, siekamy zza osłony, a nawet zza drzwi. Sporo? To dopiero początek. Mamy do dyspozycji całkiem sporo ekwipunku, który jeszcze bardziej urozmaica gamę dźwięków w tym śmiercionośnym koncercie. Szczególnie interesujący jest strój wyposażony w przerażającą maskę. Jeżeli mamy go założone, a przeciwnik stanie się świadkiem śmierci swojego kompana, wpadnie w panikę. A jak działa panika, gdy ktoś ma w ręku karabin? Tak jak myślicie. Strażnicy zaczynają strzelać gdzie popadnie, nierzadko robiąc sobie nawzajem krzywdę. I o to chodzi. Możemy też wykorzystywać środowisko, ściągać przeciwników w przepaście, razić prądem, zrzucać na nich żyrandole itd. Możliwości jest multum, a odkrywanie ich daje masę satysfakcji. I choć znaczenie naszego szlaku śladem krwi jest kuszące, chyba jeszcze większą satysfakcję daje przebrnięcie przez etap w stylu ducha, bez zabijania i bez uruchamiania alarmów. Do tego wszystkiego Mark of the Ninja stara się urozmaicić rozgrywkę jeszcze bardziej, za sprawą różnego rodzaju znajdziek. Nie ma ich wiele, ale są świetnie poukrywane. Oraz dodatkowych poziomów, na których końcach znajdziemy legendarne zwoje. Etapy te są zupełnie opcjonalne i polegają na rozwiązaniu zagadki zręcznościowo-logicznej. Za najlepszą rekomendację dla całej gry niech posłuży fakt, że ja nie cierpię zagadek logicznych, a w Mark of the Ninja rozwiązałem każdą, choć czasem okupowałem zwycięstwo dziesiątkami powtórzeń. Nie wspomniałem jeszcze, kto za tym wszystkim stoi.
Mark of the Ninja to dzieło Clay Entertainment, czyli studia, które dało nam m.in. Shanka czy serię Don't Starve. Tym razem, w odróżnieniu od Gry o Tron, mogę Wam z ręką na sercu polecić tę grę, której główną wadą jest brak kontynuacji. Sacred. Znów cofniemy się dość mocno w czasie, konkretnie o 20 lat. Do roku 2004, kiedy to mało znane studio Ascaron postanowiło wypuścić na światło dzienne Sacred. Ładnych parę lat po premierze Diablo 2, rynek podobny do hitu Blizzarda Hack'n'Slashy wydawał się nieco przesycony. W ciągu raptem kilku lat ukazało się Throne of Darkness, Dispel, Dungeon's Edge, Blade and Sword czy wspomniany już dziś Divine Divinity. Co więcej, BioWare nie próżnowało i wypuściło wielkie i epickie Neverwinter Nights w pełnym trójwymiarze. Dwa lata po Neverwinter Nights pojawia się Sacred. Nieco przestarzały graficznie, ze zablokowaną kamerą, żadne tam 3D. Przybliżyć obraz można tylko po to, by zobaczyć ogromne piksele. Sacred jest oparty właściwie jedynie na walce i rozwoju postaci. Oferuje sztampową fabułę i proste, by nie powiedzieć, prostackie zadania poboczne. Zresztą oceny mówią same za siebie. Metascore dla Neverwinter Nights wynosi 91 punktów, Sacred ma jedynie 74. Na pierwszy rzut oka dzieło Ascaron Entertainment to dość typowa dla gatunku gra, która niespecjalnie się wyróżnia. Nawet ekran wyboru postaci jest podobny do tego z Diablo 2. Czy więc, poza sentymentem, Sacred ma cokolwiek do zaoferowania? Ma! Już drugi rzut oka pokazuje sporo ciekawostek. Po pierwsze, zagrać możemy naprawdę ciekawymi bohaterami i bohaterkami, a niektórzy z nich wymykają się standardowym tropom fantasy. Jest oczywiście typowy gladiator, mag bitewny, czy leśna elfka dzierżąca łuk. A dalej? Pół kobieta, pół anioł, czyli serafia ze skrzydłoostrzami. Mroczny elf, specjalizujący się w walce dwiema sztukami oręża jednocześnie. Wampirzyca, a wreszcie krasnolud inżynier i demonica, których dodano w rozszerzeniu Underworld. Barwny zestaw, który może dziś nie robi aż takiego wrażenia, ale kilkanaście lat temu mocno się wyróżniał. Wybieramy więc postać i wychodzimy na spotkanie z przeznaczeniem. Każdy zaczyna w nieco innym miejscu i ma swoje unikalne, choć króciutkie wprowadzenie. Następnie ruszamy w świat i to świat pisany wielką literą. Ankaria jest ogromna, to kolejny wyróżnik Sacred. Co więcej, choć ogromna, mapa nie jest pusta i bardzo zachęca do eksploracji. Zbaczanie z drogi do celu jest wręcz nieuniknione, bo jak oprzeć się dziwnemu obozowisku pełnemu bandytów albo opuszczonej chacie w głębi lasu? Co jakiś czas coś miga między drzewami? Oznacza to zwykle, że trafiliśmy na tajemniczą kryjówkę, w której możemy znaleźć mikstury, magiczne przedmioty albo jakieś runy do sztuk walki. Po drodze natrafimy na jaskinie, podziemia, krypty i cmentarze. Te ostatnie szczególnie warto zwiedzać, bo możemy otworzyć niemal każdy grobowiec. W części z nich znajdziemy pustkę, ale w innych przedmioty, mikstury, a nawet ich mieszkańców, niezadowolonych z tego, że zakłócamy ich wieczny odpoczynek. Trafimy też do dziesiątek, osiedli, wiosek, miast i miasteczek, których czekać na nas będą kupcy, mistrzowie wiedzy tajemnej, kowale i stajenni. Tak, w Sacred możemy jeździć konno, chyba że wybraliśmy krasnoluda. U kupców zaopatrzymy się w mikstury, zwoje i inny ekwipunek, choć wiadomo, że najlepszy sprzęt znajdziemy eksplorując świat, a nie na targu. Kowal pozwoli nam ulepszyć broń i pancerz, a czarodzieje połączą wybrane sztuki walki lub zaklęcia w skomplikowane i potężne układy. Wspominałem wcześniej o rozwoju postaci. W Sacred jest on bardzo przyjemny i rozbudowany. Co poziom zyskujemy punkty postaci, które wydajemy na atrybuty oraz punkty umiejętności, którymi wzmacniamy znane już talenty. Co kilka poziomów możemy poznać nową umiejętność i poszerzyć tym samym możliwości naszej postaci. Tym, co jednak daje najwięcej satysfakcji, jest walka z wykorzystaniem sztuk walki, czyli po prostu aktywnych skilli czy też zaklęć. Każda postać może ich zdobyć kilkanaście i są one w zdecydowanej większości unikalne. Co więcej, sztuki można rozwijać, zdobywając kolejne runy lub płacąc za szkolenie mistrzom wiedzy tajemnej. No i jest jeszcze łączenie ich w układy, czyli najprościej mówiąc, kombosy. To właśnie walka i eksploracja są filarami Sacred i sprawiają, że po dziś dzień jest to mój ulubiony hack and slash. Choć znam serię Diablo, a przynajmniej pierwsze trzy części, Torchlight, grałem w Adventures of Van Helsing, Lokiego czy Fate, do żadnej z nich poza Sacred nie wracam. No dobrze, a jak jest z tym byciem zapomnianym? Sacred odniósł pewien sukces i przez pewien czas był bardzo popularny. Powstała nawet taka sobie część druga i powszechnie mieszana z błotem trójka. Wciąż jednak do pierwszej odsłony wracam z przyjemnością, a pozostałe mogłyby dla mnie nie istnieć.
No może poza questem z Blind Guardian w drugiej części. Dziś jednak, według portalu SteamDB, w grę Ascaron Entertainment gra nie więcej niż 100 osób jednocześnie. To bardzo mało, ale dla nakreślenia skali dodam, że z opisywanych dzisiaj gier właśnie Sacred jest tą najbardziej obleganą, przynajmniej na Steamie. Jeśli jesteście spragnieni statystyk, to proszę bardzo. W Divinity 2 w ciągu ostatnich 24 godzin, odkąd nagrywam ten materiał, grały maksymalnie 72 osoby jednocześnie. Mark of the Ninja zgromadził w ciągu ostatniej doby 50 osób przed ekranami i to już po zsumowaniu wyniku zwykłej wersji i tej zremasterowanej. Aventurier w Drakensang przemierzało niecałe 30 osób. Z kolei w świecie gry o tron doskonale z pewnością bawiło się 8 osób. A ja byłem jednym z nich. To już koniec. Jeżeli masz ochotę, podziel się swoimi propozycjami innych tytułów, które mogłyby znaleźć się na tej liście. Chętnie poczytam i powspominam gry, o których sam zdążyłem zapomnieć. Chciałem Was jeszcze zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału, zostawienia łapki w górę, a przede wszystkim komentarza, bo bardzo lubię czytać Wasze komentarze, odpowiadać na nie i prowadzić z Wami dyskusję. Nie mam za bardzo pomysłu na outro,